No, startujemy. To co, startujemy, jasne. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Witają Państwa Bartek i Tomek, czyli prowokatorzy. Zacznijmy może od tego, że ostatnio już nagrywaliśmy materiał o tym, jak sypano solą po mieście. Tak. I mówiliśmy o tym, że można sypać grysikiem kamiennym. Tak. I było kilka osób, które napisało do nas, za co serdecznie dziękujemy. Zdecydowanie. Że da się. Miasto sypie gdzieniegdzie kamyczkami. Wprawdzie nie wiemy, jaką przyjętą metodologię, to znaczy dlaczego sypie się tutaj. Ja właśnie tutaj po tej sugestii, bo tam podano nam, gdzie sypią, to zwróciłem uwagę i sypią tymi kamyczkami na przykład na placu Miarki. Rzeczywiście kamyczki są. Na śniegu były kamyczki, śnieg się stopił, kamyczki zostały. Nikt ich nie pozamiatał jeszcze. No ale no powiedzmy, że może chcą tutaj podbudowę zrobić pod śnieg, który jeszcze spadnie, ale zakładam, że na wiosnę to pozamiatają. Pytanie, czy to są kamyczki z zeszłego roku, czy co roku powiem są nowe kamyczki? To osobiście widziałem kamyczki w miejscu, które nazywa się, dosyć nazwa skomplikowana, Skwer Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. I to być może wpisuje się w to, co mówisz. Sypią w parkach. Tak, skwery, parki. Ktoś nam doniósł, też dotarła do nas informacja, że plac Miarki, tak? Tak, plac Miarki. Więc tam było. Więc wygląda na to, że w parkach się da, przy ulicach się nie da. No cóż, może dlatego, że przy ulicach nie rośnie nic zielonego, to poszli na łatwiznę. Mamy jednak nadzieję, że miasto się zreflektuje, będzie sypać kamyczkami wszędzie. Ale doceniamy te nieśmiałe próby na skwerach. Tak. Zdecydowanie tak. Ale dobra. Dzisiaj nowy temat. Tak, no w sumie były kamyczki, tutaj mówiliśmy, że można lepiej, to co? Inwestycje miejskie. Inwestycje. Zdecydowanie. Bartek dostał odpowiedź na pytanie, które zadał, ponieważ Bartek ma kontekst, a ja mam tabelkę, którą Bartek przygotował, więc poproszę Bartka o wprowadzenie, będziemy trochę na ten temat rozmawiać. To ja tak szybciutko naświetlę, o co chodzi. W związku z tym w Katowicach cały czas jakieś inwestycje mają miejsce, prawda? No i tak próbowałem sięgnąć wstecz pamięcią i znaleźć takie inwestycje, które skończyły się na czas. No i nie za bardzo mi się to udało. Nie wiem, czy ty jakieś kojarzysz, które się skończyły na czas. No mnie się nie udało, ale mimo wszystko postanowiłem temat podrążyć. I wybrałem 4 inwestycje i zapytałem miasto o to, czy kiedy ta inwestycja miała się planowo skończyć, kiedy się skończyła faktycznie, ile mieliśmy opóźnienia, ile ta inwestycja w związku z tym podrożała? No i to chyba najważniejsze kwestie, nie? Tak naprawdę, bo tam jeszcze było parę innych pytań, ale powiedzmy mniej istotne. To powiedz jeszcze, o które inwestycje pytałeś. I pytałem o ulicę Tylną Mariacką i budowę parkingów piętrowych. To ja od razu już w ramach prowadzenia, zanim przejdziemy do liczb, tutaj inwestycja miała skończyć się na koniec roku 2022. Dalej, następna inwestycja to był zjazd rowerowy od ulicy Chorzowskiej pod Rondo. Tutaj inwestycja ma skończyć się we wrześniu roku 2022. Kolejna inwestycja to deptak przy ulicy Dworcowej i ona miała się skończyć na jesieni 2020 roku. I czwarta inwestycja to węzeł Giszowiec na DK86. Miało to się planowo skończyć w czerwcu 2021. Okej, no to my teraz znikniemy za chwilę i pojawi się tabelka, w której będą informacje o tak, tym... Tak, a my sobie to poopowiadamy. A my sobie poopowiadamy, żebyście nie musieli nas oglądać, tylko... No i Tomek, teraz słuchaj. Tylna... To w sumie tak, Tylna Mariacka, czyli te parkingi... Szkielet stoi, nawet dzisiaj jechałem, widziałem. Tak, ale nie jest skończone, nie? Tak. Dalej jest ogrodzone, dalej się nie dzieje. I kiedy będzie koniec planowy, teraz, nowy? Według tabelki 31 marca 2023. Dobra, czyli mamy już kwartał opóźnienia. Tak. Zakładając, że ten termin będzie realny, bo to już jest któryś kolejny chyba. Dobra, to teraz powiedz mi tak, Tomek, ile to kosztowało więcej, w związku z tym te 3 miesiące więcej? 17% prawie. 17% więcej względem pierwotnej inwestycji. Czyli sporo, nie? Jedna piąta prawie że jedna piąta inwestycji do góry poszła. No dobra, przejazd pod Rondem. Skończony, wygląda ładnie, trzeba przyznać. Tak, ale... tak.
skomplementowano nawet wśród zdecydowanie rowerzystów. Też uważam, że to jest chyba jeden z najlepszych przejazdów pod rondem, pomijając ten od pomnika, który zawsze był dobry, tak. Ale z tych pozostałych ten jest naprawdę zrobiony fajnie. No, natomiast miał być kiedy? Wrzesień 2022. Skończyli? No, kończą. Nie skończyli. Znaczy formalnie skończyli, tak. Można jeździć, natomiast jeszcze nie zostało odebrane. Przynajmniej jak odpowiadano mi na pismo, 2 tygodnie. 3 tygodnie temu, tak? Jakoś mniej więcej. No, prace wykończeniowe, wiadomo. To jeszcze nie zostały odebrane. Mhm. Dobra. Następna rzecz. Na pewno skończona. Definitywnie. No i dodajmy prawie 20% więcej. Właśnie. Podrożało 20%, tak. Czyli znowu było po ślizgu kwartał, tak? I 20% więcej. Dobra. Teraz ulica Dworcowa. To zdecydowanie skończone. Miało być na jesień 2020, a skończyli? Lato 2021. Czyli no, co najmniej pół roku opóźnienia, tak? Lekko licząc. No i żeby nie było nudno, znowu 18,5% pierwotnie zakładane. No dobra. To teraz węzeł na Gierzowcu, DK86, chyba jedna z największych i najważniejszych inwestycji. Moja najbardziej ulubiona inwestycja, bo przez długi, długi czas męczyłem się. Długo to trwało. Miało być w czerwcu 2021. Tak, i skończyło się wrzesień 2022. 14 miesięcy po ślizgu. I drożej o? 23%. Dodaj kwotowo 46 milionów, bo tutaj jest wysoka wartość inwestycji, więc warto to podać. No tutaj w przypadku tam zjazdu pod rondo to tam chyba około 3 milionów było. Tak. Parkingi chyba około 20 miały kosztować bodajże. Znaczy 19, pod rondem 5,5 miliona. Pół miliona. Nie, ale nie, to jest jakby więcej. Pół miliona więcej. Ale wartość inwestycji pod rondem jakby całościowa to tam coś koło 3 milionów chyba miało być. Wartość całościowa inwestycji na Maliackiej to chyba koło 19, jak dobrze pamiętam. A Dworcowej nie pamiętam, ale to powiedzmy mało istotne. W każdym razie można tak trochę zaokrąglając między 18 a 20% każda z inwestycji z powodu opóźnień poszła do góry. Znaczy wiesz co, to bo w zasadzie nasza rozmowa jakby powinna prowadzić do takiego wniosku, że po pierwsze jakby te wszystkie inwestycje są mocno niedoszacowane, a przynajmniej niedoszacowane, nie wiem, to może mocno, inaczej. Mocno. Niedoszacowane to pewnie jedno, bo tam czytając szczegółową odpowiedź, którą dostałem, no to rzeczywiście tam wypisują milion rzeczy, z których powodu, których to podróżało i dlaczego to się opóźniło. Natomiast powiem Ci tak, no wiele tych rzeczy można było przewidzieć. Na pewno, jak tak na to się popatrzy, to, no to było do przewidzenia. Skoro tu mamy kopać, coś mamy robić, to z czymś się musimy zmierzyć, takie problemy się pojawią, no do przewidzenia, moim zdaniem. Natomiast, wiesz co, mnie zastanawia coś innego, no bo już pokazaliśmy na czarno na białym, że te inwestycje opóźniły się, były droższe, uprośćmy 20%, tak? Wcale nie małe pieniądze. No i teraz powiedz mi tak, czy te inwestycje, te, które się już skończyły, bo zjazd pod rondo jest w trakcie odbioru, Tylna Mariacka jeszcze się robi, ale Dworcowa i DK86 już są dawno zamknięte, rozliczone, już właściwie można powiedzieć, że zapomnieliśmy o tym, tak? Że tam cokolwiek się działo. I powiedz mi tak, czy miasto cokolwiek tym wykonawcom naliczyło za opóźnienia? No, z tego co wspominałeś chyba kiedyś, to są jakieś niewielkie kwoty. No właśnie nic im nie naliczyli, bo wyobraź sobie, że każda z tych inwestycji, jeżeli chodzi o karę za opóźnienie, zdaniem miasta została skończona na czas. A stało się tak dlatego, że stan faktyczny inwestycji dopasowano do stanu prawnego, podpisując odpowiednie aneksy, żeby to wszystko się zgadzało. Czyli wiedząc, że mamy opóźnienie, podpisujemy aneks, który nam pozwoli skończyć to w terminie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I w związku z tym kar umownych nie ma. Wniosek z tego jest taki, że jesteśmy bogatym miastem. Stać nas, żeby przepłacić za każdą inwestycję 20%, więc to wcale nie jest tak mało, bo jak sumujesz tylko te 4 inwestycje, to podejrzewam, że z tego się ładnych parę 10 milionów uzbiera i można by coś za to zrobić, tak? Zdecydowanie. Znaczy ktoś widocznie nie kontroluje tego. Nie kontroluje, a tam jeszcze jest ciekawostka. Jakie inwestycje się odbywają? Ja pytałem jeszcze o kwestie kar umownych i tego, ile one jakby wynoszą, tak? Jak one są zapisywane. To tam są w ogóle ciekawe rzeczy, ponieważ w tych umowach są zapisane kary umowne z górną granicą limitu. I te limity są lekko nieproporcjonalne do wartości inwestycji, bo wyobraź sobie, że górny limit kar dla zjazdu pod rondo jest wyższy niż dla inwestycji na Tylnej Mariackiej, która jest kilkunastokrotnie droższa, tak?
I tam mówimy o limicie na przykład rzędu 50 tysięcy złotych. Kary są zapisane procentowo od wartości, ale nie więcej niż. Mhm. No to coś przy jest... inwestycji paręnaście milionów na przykład. Znaczy dla mnie to jest jakby nienormalna rzecz, 50 tak? 50 tysięcy to jest naprawdę... Bo robisz jakieś tam rzeczy, tak? Jakieś tak. usługi dla klientów świadczysz, ja tak samo. No i co? Jak ja czegoś nie zrobię na czas, to albo mi w ogóle nie zapłacą, albo zapłacą mi mniej, bo będę musiał jakieś kary ponieść, tak? Więc tak. cisnę, żeby zrobić na czas, a najlepiej przed czasem, żeby mieć spokój i mieć w razie czego jakąś rezerwę, tak. nie? A w Katowicach najwyraźniej normą uznaną powszechnie jest nierobienie niczego na czas. I wiadomo powszechnie, że nie ma z tego żadnych konsekwencji. Z czego to wynika? Bo dla mnie to jest jawny przejaw niegospodarności władz miasta. A dla Ciebie? No, coś w tym jest rzeczywiście. Mamy nadzieję, że ktoś na to zwrócił uwagę tak. po tym materiale naszym. Zdecydowanie polecamy zwrócić uwagę na kary umowne i naprawdę te kary umowne czasami warto zastosować. My rozumiemy nieprzewidziane okoliczności, których się nie da przewidzieć, nie wiem, załamanie pogody długotrwałe, które powoduje, że nie da się wykonać pewnych prac. To jest wszystko zrozumiałe, tak? Ale to, że drogowcy nie przewidzieli, że jakąś ścianę trzeba zaizolować na przykład na etapie budowy tego zjazdu pod rondo, bo tam między innymi to było podane jako powód opóźnienia, albo przesunąć jakieś instalacje teletechniczne, to wszystko było do przewidzenia, tak? A nawet jeżeli nie przewidziano wszystkich instalacji do przewidzenia, które tam były, to jakieś założono, więc można było przyjąć margines, że będą jeszcze jakieś tak. powiedzmy niespodzianki, tak? Jasne. Poza tym, jak przesuwasz, nie wiem, jeden światłowód, a obok jest drugi, to moim zdaniem laika to nie jest chyba dużo większy problem, nie? Skoro masz przesunąć jedną czy dwie. No wykonujesz taki sam zakres prac. Pytanie, kto to ma zrobić, tak? Bo czasami jest jeszcze tak, że... No dobrze, będzie inny właściciel. No, okej, okay, no ale... No ale tak jak wspomniałeś, no takie rzeczy powinno dać się przewidzieć i na tak. etapie projektowania. Zdecydowanie. Także polecamy tą uwadze władz miasta. Na pewno są dobrzy prawnicy, którzy potrafią takie umowy tak skonstruować, żeby te kary umowne miały tutaj sens. No i oprócz tego były uczciwe względem inwestycji, tak? No bo jeżeli mamy takie dysproporcje, robisz coś za 3 bańki i płacisz 50 tysięcy maksymalnie kary, a robisz coś za 20 milionów i tej kary płacisz mniej maksymalnej, no to coś jest nie na miejscu. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pięknie.